Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, wielka, wielka sensacja w polskich szachach, można powiedzieć, w polskich szachach online. No, niestety muszę tutaj clickbaitowo, wybaczcie, Kamil Plichta, mistrz FIDE, ogrywa Magnusa Carlsena online, tempem 5 minut plus 0. To nie jest mało, to jest duży wyczyn, niesamowity. Kamilu, wielkie gratulacje, zazdroszczę mega. Jak to się w ogóle wydarzyło? Szybciutko opowiadam. Kamil został zaproszony do turnieju kołowego i gra 15 rund, między innymi właśnie z Magnusem Carlsenem, z Griszczukiem, z Vincentem Kejmerem, z bardzo silnymi arcymistrzami. Pewnie ma to związek z tym, że Kamil wydaje kursy na ChessAble. Wydał ich już sporo, około chyba 9 czy 10, tutaj mnie poprawi, ale to jest bardzo dużo. To są wspaniałe materiały, sam od niego kupiłem kilka, polecam serdecznie, podlinkuję wam wszystko, tutaj reklama jest zupełnie darmowa. Kamilowi no, należy się szacun, w ogóle chłopak tutaj no, niesamowicie zagrał, pisał na swoim fanpage'u, też podlinkuję wam, że mu się łapy już trzęsą na samą myśl, że ma grać z Carlsenem i z tymi wszystkimi arcymistrzami. No ale cudownie, moi drodzy, pokazuję już partię, przejdziemy do rzeczy i na końcu pokażę fragment materiału na żywo, jak właśnie Kamil grał z Magnusem. Przejdźmy od razu tutaj do działań. Otóż D4, skoczek F6, no i Kamil zagrywa goniec G5. Jak znam gościa, to zresztą muszę wspomnieć, że Kamil grał ze mną, znaczy ja grałem z Kamilem w drużynie jednej na Mistrzostwach Polski Drużynowych w szachach. Też mi jest bardzo miło, zresztą znamy się już kopę lat, ze 20 albo i więcej. W każdym razie, moi drodzy, goniec G5 to jest atak Trąbkowskiego, Kamil o tym napisał kurs, warto się zaprzyjaźnić z tym kursem, kupić sobie, no jeżeli ktoś chce debiuty sobie poszlifować, to jest dobry temat. Posunięcie B5, oczywiście zdajemy sobie sprawę, że Magnus tutaj traktuje Kamila jako totalnego leszcza, ponad 450 oczek więcej od Kamila. Kamil jest mistrzem FIDE, ale uwaga, za tę partię powinien zostać od razu mistrzem międzynarodowego, to ja tak uważam, ale tak całkiem poważnie, to Kamil wystarczy, że zrobi jeszcze jedną normę na i Ema i tego mistrza międzynarodowego będzie miał, to jest tylko formalność, wiem, że tak się stanie, to jest pewne. I moi drodzy, w tej sytuacji tutaj Kamil wybił na F6, pionek wybił na F6, normalna sytuacja, tutaj się nic nie dzieje, plan białych jest taki właśnie, żeby oddać gońca, zepsuć strukturę pionków przeciwnikowi i grać swoje normalne szachy. Posunięcie E3, goniec może wyjść, skoczek tu, może skoczek tu, może skoczek tu, w zależności co zagrają białe. Co zagrają czarne, przepraszam. Goniec B7, sprytny ruch, nie można odbić pionka na B5 z uwagi na goniec G2 i wieża ma problem. Więc tutaj skoczek wychodzi na F3. Można też spróbować zagrać wieżą na G8, ale to nic nie daje. Tutaj po posunięciu A6 Kamil i tak gra posunięcie G3, właśnie ograniczając przy okazji tę wieżę na linii G. C5 ze strony Magnusa, czyli widzimy, że aktywnie tutaj chłopak sobie działa, na co Kamil od razu gra C3. No tutaj oczywiście zachowawczy temat, ale to jest sprawa zrozumiała. Gramy z mistrzem świata. Posunięcie, znaczy Kamil gra z mistrzem świata. Tutaj goniec G2, posunięcie D5, czyli pionki idą do centrum. Roszada, nic się nie dzieje. Skoczek D7, skoczek B na D2, posunięcie goniec C7, przygotowuje krótką ruszadę, jak najbardziej można ją zrobić, wieża E1, no i teraz widać gołym okiem, że białe chcą grać ruch E4, czyli atakować centrum. Ja trochę się dziwię, że Magnus nie zagrał posunięcia F5, bo też fajnie skoczek tutaj latuje, no ale tak jak już wspomniałem, może rozluźnienie, może coś, nie wiem, tego nie wiemy, ale uwaga, posunięcie roszada i teraz Kamil gra E4 do centrum. Przeciwnik mistrz świata, wieża C8, normalne ruchy, tu się jeszcze nic nie dzieje, wybitka i goniec wybił. W tej sytuacji już czarne przechwytują taką mikro inicjatywę, mimo wszystko komputer się z tym zgadza, ale to jeszcze wszystko jest w grze. Posunięcie A4. Bardzo odważnie, szarpiemy tę stronę. Tutaj Magnus zagrał posunięcie B4 i C4. I to jest taka typowa pozycja, która na przykład mi się bardzo czarnymi podoba. Jest taki piękny motyw strategiczny. Otóż Magnus to oczywiście wykorzystuje perfekcyjnie, czyli bije gońcem skoczka, co tak normalnie to by było złe zagranie, dlatego że silny goniec za słabego skoczka, no nie fajnie, ale to jest konkret właśnie i skoczek wybił, pionek wybił i chodzi o to, że właśnie, no tutaj poszło wybicie hetmanem, świetnie wskakuje skoczek na C5 i ten układ, czyli trzy pionki i pionek B4, pionek A6 jest kapitalny czarnymi. Ten skoczek, te pionki tutaj będzie męczył cały czas, oczywiście pionka na B3 ewentualnie albo pionka A4,
końcówce to jest bardzo dobry układ czarnymi. Kamil sobie pewnie z tego zdawał sprawę, dał szacha. Wiadomo, że nie można wymienić hetmanów, albo zaatakuje króla, albo przegra partię. Prosta rzecz. Król H8 i wieża AD1 wprowadził szybko wieżę, hetman C7 ze strony Magnusa, hetman H5. No i widzimy, Kamil straszy. Moi drodzy, ten ruch nie daje nic, oczywiście w analizie to już będzie wiadome. Nie daje to nic, to tylko tak wygląda wizualnie dobrze, dlatego że Magnus, oczywiście Magnus zagrał inaczej, Magnus zagrał wieżą, ale mógł po prostu zbić pionka na 4, to było bardzo dobre zagranie, proste. Wzięcie piona to jest 2, to jest 1, a druga sprawa, że na przykład po skoczek D4, bo byśmy chcieli zagrać gońcem tutaj, chcielibyśmy dać mata, moglibyśmy zagrać hetman C5. Uważam, że to jest bardzo dobry ruch i na przykład w tej sytuacji po hetman H6, no bo tutaj powiedzmy, że białe chcą atakować, to zawsze hetman G5 i tu nic się absolutnie nie dzieje. Poza tym, no cóż, może hetman musiałby wrócić i problemy czarnych po prostu znikają, znaczy nie ma żadnych problemów i można wtedy wprowadzić sobie wieżę na D8, może zagrać F5, nie ma tutaj nic złego w tej pozycji. No Magnus tak nie zagrał, na szczęście dla Kamila oczywiście, wieża CD8, czyli tak powiedzmy no po arcymistrzowsku, czyli figura wchodzi do gry, nastąpiło wybicie, tutaj Magnus wybił hetmanem i skoczek H4. Kamil jest sprytnym zawodnikiem, bardzo niebezpiecznym i takim szachowo chytrym, że tak powiem. Znaczy on czasami potrafi zestawiać fajne pułapki i dobre wrażenie sprawia podczas partii. I tutaj Magnus wpadł w sidła, moi drodzy. Tutaj Magnus zagrał błąd, mianowicie hetman D4 i teraz pytanie do Was, jak ten ruch białe wykorzystały? To taki kluczowy moment w partii, tutaj się robi już duża przewaga białymi. Teraz tylko cofnę na chwilę i powiem, jak na przykład Magnus mógłby tutaj zagrać. No, ruchów jest sporo dobrych, między innymi hetman D2 z atakiem na wieżę i zagranie hetmanem na G5, żeby spróbować wymienić te hetmany. Myślę, że to byłby prosty układ i łatwy ruch. Tu jest dużo dobrych ruchów czarnymi, ale Magnus wybiera jednak ruch zły. W tym momencie Kamil gra bardzo dobrze, zresztą ten ruch, co zagrywa Kamil, jest normalny, łatwy, skoczek F5, widełki, moi drodzy. I okazuje się, że tutaj hetman ma problem, nie można zbić, bo wiadomo tutaj. Jeżeli hetman by wrócił na D8, tak nie było, ale jeżeli by wrócił, bo to się może narzucać, to byłoby bicie. W tym momencie można zagrać po prostu goniec E4. Świetny ruch, zobaczcie, chodzi o to, żeby dać mata. Prosta zasada, chcemy dać mata królowi, ale jeżeli będzie F5, to goniec zbija na F5 i dalej jesteśmy świetni. Mata nie będzie na przykład po takim ruchu, ale są problemy, bo na przykład tak, tak, jeżeli tutaj, no to na końcu skoczek ginie. No, taktyka działa po stronie białych, dobrze, ale pewnie się zastanawiacie, dlaczego skoczek nie może zbić gońca. No może zbić oczywiście, wieża zbija i ta pozycja jest bardzo dobra białymi. Raz, że... Znaczy, tutaj jest w pionach porówno, ale król jest bezpieczniejszy, pionki są poszarpane, grozi wieża H4 z opcją mata, nie wiadomo jak się bronić, tutaj komp wskazuje taki ruch jak wieża G8, ale zagrać w ten sposób wieża H4, wieża G7 nikt by nie chciał, bo ta wieża kompletnie nie ma później gry. No i to jest ten cały mankament. Jeżeli F5 w tej sytuacji, no to hetman zbija na F5, moi drodzy. Jeżeli tak, to wieża E7, wieżówka jest wygrana białymi bez problemu. Tutaj jestem przekonany, że Kamil dałby radę. Pion więcej, zepsute pionki, Magnus nie jest w stanie się obronić według mnie. No cóż, poszło w partii bicie skoczka. W tym momencie wieża zbiła na E7 i Magnus chapnął pionka. No i teraz trzeba białymi bardzo uważać, dlatego że pionek ma szansę dojść do pola przemiany, ale to wszystko było przeliczone przez naszego mistrza FIDE, prawie mistrza międzynarodowego. Mianowicie wieża F7, nietrudne posunięcie, grozi mat. Jest ruch wtrącony, hetman C1, goniec F1, nie ma wyjścia. No i cóż, czarne nie mają wyjścia, jak zbić wieżę. Hetman zbił, no i robi się problem, bo grozi mat na polu F8. Jest piękna pozycja, moi drodzy. Magnus musi zagrać H5, no i tutaj Kamil bawi się za darmo, moi drodzy. Teraz oczywiście on poważnie się zastanawiał, żeby niczego nie przeoczyć. Widziałem to po filmiku, zaraz Wam zresztą pokażę pod koniec. No i nastąpiło hetman F8, król H7, hetman F7, król H8. To tak na powtórzenie posunięć na chwilę.
Remis jest z Mistrzem Świata, ale kto by wziął remis z tej pozycji? Nie ma takiej opcji, trzeba grać do końca. Jest wzięcie na f6, król g8. Hetman dał szacha na d8, tutaj bez problemu hetman tego skoczka zbije. W dobrej kolejności trzeba to zrobić. Król f7, hetman c7. Dużo też dobrych ruchów tutaj Kamil miał wcześniej również, znaczy równorzędnych powiedzmy. Szach nastąpił, król d7 i wzięcie. Trzeba było to policzyć, jest figura więcej, ale chodzi o tego pionka. Co robi Magnus? Magnus gra hetmanem na b1. Jeżeli pionek by zagrał od razu na b3, to tutaj jest zbicie pionka z szachem. Bez problemu na przykład królem odchodzimy, goniec d3, bronimy tu. Nie ma żadnych tutaj problemów białych. Dlatego też Magnus zagrywa na, hetmanem na b1. Nastąpił szach, król c8, no i c5. Prosta sprawa, nastąpiło b3 i nastąpiło c6. Grozi mat w dwóch posunięciach. Król c7, dlatego też zostało zagrane. No i Kamil, hetman d7, król b6. Tutaj było liczenie, bo bardzo narzuca się zagranie tutaj hetmanem. Powiem Wam szczerze, że ja bym tu zagrał, się bardzo narzuca, dlatego że po takim ruchu tu jest bicie na a6. To jest też wygrana białymi, bardzo łatwa, bez żadnego problemu, ale Kamil postanowił inaczej zagrać, mianowicie c7. W tym momencie Magnus B2, C8. Dwa hetmany z Mistrzem Świata. Rewelacja. Magnus oczywiście liczy na wiecznego szacha. Zbił hetmanem na F1, król odbił. Nastąpiło dorobienie hetmana, król G2 i szach. Oczywiście jakby król wracał tutaj, to mamy wtedy remis teoretycznie, chociaż król tędy też pewnie wyjdzie i daje radę, ale król... Przepraszam, zostało zagrane F3, hetman dał szacha, król H3, Magnus poddał partię. Rewelacja, chodzi o to, że tutaj szachy się kończą, jeśli jeszcze taki szach nastąpi, to jest tutaj i nie ma już jak króla zaatakować, a hetmany dają radę. Prosta rzecz. Moi drodzy, Kamilu, gratuluję, jestem pod wrażeniem, rewelacja, pewnie mnóstwo emocji w tobie siedzi, bardzo pozytywnych. Takie rzeczy będziesz, takie rzeczy się pamięta do końca swojego życia, gdyż, no Kamil, umówmy się, no nie jest arcymistrzem, wygranie z Mistrzem Świata, w ogóle to jest rewelacja, przepaść w ogóle poziomów, super. Kamilu, gratulacje i teraz na koniec pokażę Wam jeszcze, moi drodzy, tutaj fragment, jak to się toczyło na samym końcu i celebrację Kamila. Komentuje Peter Schwidler. Something like queen b1, giving white time to start pushing his own passers, for instance. Or king g2, bishop d3, but yeah, c5, c6 is just completely winning because you're giving mate. Yeah, I think your okay just resigning this position, to be honest. And I mean, I would say that, but... yeah. And this is another historic moment, possibly. It's Magnus's first loss, and it was the dodge invitation. Yeah. Yeah, I don't think he's saving this game. Yeah, c7, c8 is a bit quick. Yeah, the eval bar is seemingly. I think I have everything clicked, but I don't know why it's not showing. Because like it's working on my main game, but not on the on the analysis game for some reason. It's on me, but. Yeah, it runs away. Yeah, you go king g2, f3, f3, and then you run to h4. You still have to be a bit precise, but it's not very difficult. And then you just give mate. He has 30 seconds here, so I assume he'll be okay. You have something to click to turn the engine on. Oh, okay, yeah. And that's the end of the game. Yeah, wow, thank you. That is incredible. Yeah, Kamil beating Magnus is... obviously celebrates very big result, and yeah, popping off there is appropriate. It does look like Magnus is at home, by the way. O, moi drodzy, widzieliście radość Kamila, niespotykana sprawa. No jeszcze raz gratuluję, no ja też mam emocje w sobie, bo Kamil jest powiedzmy bliskim szachistą, koledzy po fachu, no super sprawa. Cóż, moi drodzy, no kończę temat, niech się niesie, Kamilu, niech ci się powodzi, powodzenia, pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia, cześć.